co to jest zawór dławiący i jak należy sprawdzić poprawność jego działania w wózku jezdniowym podnośnikowym. Zadaniem zaworu dławiącego jest, jak sama nazwa wskazuje, dławienie przepływu oleju hydraulicznego w celu ograniczenia prędkości opadania wideł do prędkości nie większej niż 0,6 m na sekundę. Sprawdzenie poprawności działania zaworu dławiącego odbywa się poprzez pomiar prędkości opadania wideł. Najprościej zmierzyć odcinek, jaki pokonują opuszczane widły w danej jednostce czasu.